Kupujemy z wiarą, że producent nam daje hipoalergiczne rozwiązanie, czyli przyjazne dla skóry, dobre dla dzieci. Kobiety w ciąży wybierają hipoalergiczne produkty. To jest tylko marketing, ale na pewno nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Te substancje, które Państwo tu mają od 1 do 11, widnieją na liście najbardziej rakotwórczych na świecie składników, które w określonym stężeniu mogą występować w kosmetykach. Więc producenci to wykorzystują. A dlaczego? Bo tanie to jest, więc można oczywiście nam bardzo dużo sprzedać tych produktów. A produkty, które są organiczne, roślinne, nieszkodliwe, oczywiście są dwa razy droższe. Parafinum liquidum, frakcja ropy naftowej. Jak my ją nakładamy, zamykamy oddychanie skóry. Ona jest niedotleniona, niedożywiona i wydaje nam się, że ona jest gładka, ale na pewno nie jest nawiężona. I to po lewej stronie to jest lista 26 najbardziej agresywnych alergenów na świecie. Wiele z tych substancji, mogą Państwo sobie komórką zrobić zdjęcie, wiele z tych substancji znajdziecie w swojej łazience. Warto sprawdzić.